Zapraszamy do wysłuchania książki Vincenta Fausewerskiego zatytułowanej Christine. Powieść o Krystynie Skarbek. Napisałem tę powieść, opierając się na faktach z życia Krystyny Skarbek, ale jest to tylko mój subiektywny obraz. Nikt nie spojrzał dotąd na życie tej odważnej kobiety, polskiej patriotki i brytyjskiej agentki wywiadu z perspektywy prawdziwego świata szpiegów. Zbyt dużo jest sprzeczności w jej biografii, bym mógł pokusić się o obiektywizm, ale też za dużo krzywdzących ocen, bym zostawił je bez komentarza. Christine Granville była bohaterką swoich czasów, które dzisiaj trudno zrozumieć. Na potrzeby fabuły zmieniłem nazwiska niektórych postaci oraz wykorzystałem fakty historyczne. Przedstawiłem je tak, jak mogły wyglądać. Biografowie Christine Granville mówią, że w 1941 roku odegrała ważną rolę w zamachu stanu w Jugosławii, ale prawda o tamtych wydarzeniach ukryta jest w archiwach wywiadów. Ja opowiadam, jak mogło być. Vincent V. Saverski. Czyta Krzysztof Gosztyła. Rozdział pierwszy. Piękniejsza niż na zdjęciach. Odkąd Fahrenheit wynalazł termometr, jeszcze nie mieliśmy w południowej Anglii tak ciepłego października. Napisał na portalu internetowym Herald 85-letni George Palm, stolarz i kronikarz hrabstwa. Rzeczywiście tego roku okoliczne wrzosowiska, trawy, dęby, a szczególnie klony. Zapłonęły w jesiennym słońcu jak na pejzażach Samuela Henry'ego Bakera czy Sidneya Richarda Persiego. Smartfony turystów zapełniały się zdjęciami, których nawet nie trzeba było upiększać. Tego samego dnia w zakładce wydarzenia pojawiły się dwie informacje. Pierwsza zawiadamiała o ślubie pary nauczycieli z Adams' School, pani Jennifer Cole i pana Georgea O'Malley'a. Druga donosiła o pogrzebie, który odbył się dzień wcześniej na cmentarzu przy kościele świętego Olafa. Ciało komandora Royal Navy, sir Jonathana Garden Croftona, spoczęło w grobie rodzinnym obok ciała jego ojca Olivera. Dziadka Timotiego i pradziadka Józefa oraz pozostałych przodków, których imiona wykute w miękkim piaskowcu, zatarł morski wiatr. Zostały jedynie ledwo czytelne fragmenty epitafiów z powtarzającymi się słowami wind, sea, ship i lord. Komandor miał 76 lat odznaczony przez królową Elżbietę II, orderem Imperium Brytyjskiego Klasy II, mógł używać tytułu sir i, tak jak jego ojciec i dziadek, był członkiem Travellers Club przy Palmal 106, gdzie po zakończeniu pracy w służbie jej królewskiej wysokości spędzał czas, delektując się cygarami, prasą i rozmowami. Ceremonia pogrzebowa była skromna. Dokładnie taka, jakiej zażyczył sobie komandor w swojej ostatniej woli, którą spisał pięć lat wcześniej, czyli na chwilę przedtem, zanim dostał wylewu. Jego syn Mark Garden Crofton postanowił wypełnić ją literalnie, nie wyłączając listy zaproszonych osób, która składała się z dwudziestu jeden nazwisk angielskich, szkockich i irlandzkich oraz czterech serbskich. I jednego polskiego. Mark rozesłał zaproszenia na ceremonię, ale swój przyjazd potwierdziło tylko dziesięć osób, w tym dwóch Serbów. Reszta odmówiła udziału ze względu na stan zdrowia, a niektórzy nie odezwali się nawet grzecznościowo. Rodzinę reprezentował tylko mark. Właściciel dobrze prosperującej firmy projektowania wnętrz. Na nim kończyła się kilkusetletnia historia rodu. Garden Crofton. Mark jako pierwszy od czterech pokoleń nie był oficerem brytyjskiego wywiadu, nie był też członkiem Travellers Club. Historia jego ojca i przodków w wywiadzie niewiele go interesowała, tym bardziej, że był zdecydowanym przeciwnikiem imperialnej polityki Wielkiej Brytanii i organizatorem marszów równości. Dlatego z dystansem, zabarwionym odrobiną niechęci, przyglądał się ubranym na czarno ponurym starcom stojącym nad otwartą mogiłą jego ojca. Nie zaplanował dla nich żadnego poczęstunku, bo komandor w ostatniej woli nic o tym nie wspomniał. Stojąc u boku swojego partnera, Filipa. Cierpliwie przyjmował kondolencje, w tym od nerwowego mężczyzny, który rzuciwszy nazwisko przedstawił się jako wysłannik szefa M.I. 6 Ostatni podszedł do marka: niski, starszy mężczyzna w czarnym meloniku i surducie z aksamitnymi wyłogami. Powiedział, że nazywa się Sydney Allond i jest pracownikiem Travellers Club. Szanowny panie, kontynuował ściszonym głosem, patrząc na swoje buty. Proszę. Przyjąć najgłębsze wyrazy współczucia od członków naszego klubu i ode mnie osobiście znałem pańskiego ojca od wielu lat i zawsze niezmiernie ceniłem jego pogodę ducha i skromność. Będzie nam bardzo brakować ser Jonathana, jego opowieści i wspaniałego poczucia humoru. Tak chciałbym też zaprosić pana Don. Nie zamierzam wstępować. Delikatnie obruszył się Mark i spojrzał na Filipa, który wydał usta na znak dezaprobaty. Nie, 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 nie o to chodzi. Pan Alund podniósł wzrok. Sir Jonathan miał w naszym klubie swoją szafkę. Po jego śmierci znaleźliśmy w niej kuferek. W związku z tym, że jest pan jedynym spadkobiercą, chcielibyśmy, by był pan uprzejmy go odebrać. Jest zamknięty i brak do niego Klucze. Zapewne wewnątrz są jakieś osobiste rzeczy komandora, które dla pana mają duże znaczenie. Będzie dla nas y, zaszczytem gościć. Y, dobrze. Przyjdę w przyszłym tygodniu. Odparł Mark obojętnie. Dziękuję bardzo. I jeszcze raz proszę przyjąć moje pan Alont zamiast dokończyć. Znowu spuścił wzrok i zgrabnie usunął się na bok. Mieszczące się przy Palmal Club, Mark uważał za zahibernowane siedlisko brytyjskiego konserwatyzmu, imperializmu, rasizmu i nietolerancji, więc ociągał się z odbiorem znaleziska, które nie budziło w nim prawie żadnego zainteresowania. Dopiero po dwóch tygodniach zadzwonił do pana Sydneya Elonda i umówił się na spotkanie. Przekazano mu drewniany kuferek, z zaokrągloną pokrywą, jak na licyjskich grobowcach w Kaz, trochę rozeschnięty, bogato zdobiony i z mosiężnymi okuciami, ważył około pięciu kilogramów. Na wierzchu pokrywy namalowany był odwrócony czarno-żółty krzyż z koroną i napis ozdobną rosyjską cyrylicą, a pod nim data 1854. Mark podpisał oświadczenie i zabrał pamiątkę do swojego mieszkania na pierwszym piętrze różowego domu w Notting Hill. Filip, który przez lata prowadził antykwariat i ukończył historię sztuki, niemal natychmiast rozszyfrował pochodzenie kuferka, wodząc palcem po pokrywie, stwierdził, że należał do dziesiątego ingermanlandzkiego pułku huzarów z czasów wojny krymskiej. Więc Mark Szybko się zorientował, że musiał go przywieźć prapradziadek Joseph Garden Crofton, który walczył w bitwie pod Bałakławą. Z dzieciństwa pamiętał stojące na kominku zdjęcie opartego o szable, dumnie prężącego pierś wąsa tego huzara z warkoczykami. Filip kategorycznie nie zgodził się na otworzenie kuferka dłutem. I wezwał znajomego ślusarza, który solidnie się spocił, majstrując przy starym rosyjskim zamku. W końcu wieko drgnęło i odsłoniło wnętrze. Niemiecka fajka z porcelanową główką w kształcie psiego pyska, mały mosiężny sekstant, zdjęcie nagiej kobiety upozowanej na sofie, które Filip uznał za unikatowe dzieło z początków XX wieku. Album z fotografiami z pierwszej wojny światowej, składany nóż do szczepienia drzewek, na końcu Mark wyjął gruby notatnik oprawiony w zielony aksamit z wytłoczoną złotymi cyframi datą 1952. Przekartkował go i stwierdził, że zapisane są tylko pierwsze strony i że z pewnością nie jest to charakter pisma jego ojca. Pradziadek Timothy zmarł w 1947 roku. Musiał to być zatem notatnik dziadka Olivera, uznał Mark. W dniu śmierci dziadka miał piętnaście lat i nadal doskonale pamiętał jego pogrzeb przy kościele świętego Olafa na klifie. Tłum dostojnych żałobników wypełniał prawie cały cmentarz. A później, zgromadził się na przyjęciu w posiadłości gardem Croftonów, dziadek Oliver zostawił w pamięci Marka same dobre wspomnienia. Jedyny w rodzinie akceptował jego odmienność, która ujawniała się w tym czasie coraz silniej i udzielał mu schronienia. Zupełnie odwrotnie niż ojciec. Co spowodowało, że Mark szybko opuścił dom i stracił kontakt z historią rodziny. O dziadku że wiedział tylko, że podobnie jak ojciec był oficerem MI6 i w czasie wojny służył w Jugosławii oraz na Bliskim Wschodzie. Marka zaciekawiło, co kryją jego notatki, dlatego zaparzył sobie czarną herbatę, wziął zielony notatnik i poszedł na górę do swojego gabinetu. Oliver miał ładny kaligraficzny charakter pisma, ale stawiał bardzo drobne literki. Mark musiał więc założyć okulary, zapalił lampkę i zapadł się w skrzypiącym fotelu. 15 czerwca 1972 roku. Dzisiaj minęła dwudziesta rocznica śmierci Christine Granville. Czy to możliwe, że zamordował ją zawiedziony, psychopatyczny kochanek? Steward ze statku i kucharz z naszego klubu? Możliwe? Poznałem go przecież. Wielu uległo jej urokowi, ale jeszcze więcej dało się jej omotać. W czasie wojny wszystko było bronią. Walczyła z Niemcami, by pomścić cierpienia swoich dwóch narodów i śmierć matki. Nasz wywiad nauczył ją posługiwać się manipulacją jak sztyletem, a po wojnie porzucił w najważniejszym dla niej momencie życia. To musiało skończyć się załamaniem. Była zdekonspirowanym, wykorzystanym przez obce państwo szpiegiem bez ojczyzny. Kobiety w tym zawodzie dają z siebie wszystko więcej niż mężczyźni. I płacą wyższą cenę. A Kristi była prawdziwą kobietą w każdym wymiarze. Jeszcze chwilę wcześniej ratowała świat przed zagładą, a teraz ścieliła łóżka na statkach i w hotelach. Spotkał ją los jej ofiar, a ktoś taki jak ona nie mógł się z tym pogodzić. Nie była Brytyjką. Nie była Polką, nie była Żydówką, była ofiarą bezdusznej wojny, porzuconym szpiegiem z przeszłością i kobietą bez przyszłości. Nie potrafiła już kochać, ale nie potrafiła też żyć sama. Więc ten nieszczęsny Denis Moldonej był jej mimowolną ofiarą, a ona jego. Jak w klasycznym szekspirowskim dramacie o antycznych bohaterach, to musiało się tak skończyć. I ona o tym wiedziała: Tylko samobójstwo jest śmiercią świadomą. Zabił ją sztyletem na schodach, jakby to sama wyreżyserowała. Przygotowywała Moldownia do tej roli narzędzia swojego samobójstwa. Była zbyt dumna i zbyt mocno kochała życie, by umrzeć w kuluarach. Chciała odejść na scenie w światłach rampy, tak jak żyła. Oprowadzała go po londyńskich lokalach, klubach. I przyjęciach, jakby chciała zaprezentować wszystkim człowieka, którego rękami odbierze sobie życie. Drażniła go, jak lwa w klatce. Ostrzyła sztylet, by był przygotowany na odpowiednią chwilę. I kiedy zdała sobie sprawę, że Andrew już nigdy do niej nie wróci, uwolniła swojego anioła śmierci. Ostatni raz spotkaliśmy się 13 kwietnia 1952 roku w restauracji Ladlem. To było nasze tajne miejsce, które znaliśmy tylko my dwoje, tak jak wtedy, kiedy pracowaliśmy razem. Ale to nie była już ta sama Christy, jaką znałem wcześniej. Chociaż bardzo się starała, bym tak nie myślał, a ja starałem się tak. Nie myśleć. Christy nie była agentką SAS, jak wielu innych. Była wyjątkowa. I wbrew temu, co piszą i mówią dzisiaj ludzie, którzy uważają, że ją znali, nikt z nich nie ma pojęcia, kim naprawdę była. Ja wiem. I wie o tym już tylko strażnik tajnej historii Zjednoczonego Królestwa. Wyznaczony zostałem do roli cienia Christy przez szefa MI6, generała sir Stuarta Grahama Menziesa w lutym 1941 roku i po zapoznaniu się z jej aktami udałem się do Belgradu, gdzie na nią czekałem. Po aresztowaniu przez Gestapo w Budapeszcie Christy i jej partnera Andrew Kennedy'ego, czyli Andrzeja Kowerskiego, ich eksfiltrację miał zorganizować nasz ambasador na Węgrzech, O'Malley. Nazywałem się wówczas Louis Langdon i pracowałem w sekcji bałkańskiej SIS. Christie miała przydział do SOE, ale to była jej legenda, z której skądinąd wywiązywała się bardzo dobrze. I w ten sposób ukryliśmy jej działalność dla MI6. Christie pracowała dla brytyjskiego wywiadu od 1938 roku, ale formalnie zwerbował ją pod koniec 1939 roku George Fredman i została przerzucona do Budapesztu pod legendą dziennikarki. Znałem Christie ze zdjęć, ale po raz pierwszy zobaczyłem ją. W słoneczne i chłodne, marcowe popołudnie nad brzegiem sawy. Drobna, w szarych spodniach zaprasowanych w ostry kant, krótkim korzuszku i naciągniętym na bok zielonym berecie, z spod którego wystawały spięte za uszami ciemne włosy, szła pewnie sprężystym krokiem. Stawiając prosto stopy w płaskich trzewikach, wydawało mi się wtedy, że równie dobrze. Mogłaby maszerować na defiladzie jak na pokazie mody. Była piękniejsza niż na zdjęciach. Patrzyły na mnie z zainteresowaniem ciemne oczy bez makijażu, jakby chciała sprawdzić, kim jestem. Dopiero po chwili przypomniałem sobie, że mam jej pokazać znak rozpoznawczy, który ściskałem w dłoni, i powiedzieć hasło. Ale christi tylko się uśmiechnęła i wzięła mnie pod ramię. Ruszyliśmy wzdłuż pustego bulwaru, choć wiało nam w twarz. Ile masz lat? Zapytała. Dwadzieścia dziewięć, odparłem zgodnie z prawdą. To jesteś starszy ode mnie, uśmiechnęła się. Pierwszy raz masz kontakt z agentką za granicą? Tak. Nie denerwuj się, będzie dobrze. Chodźmy gdzieś usiąść. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie, jakby to było wczoraj? Chyba nikt, kto kiedykolwiek spotkał Christy, nie zapomniał tej chwili, bo to było jak olśnienie. Zapadało w pamięć na zawsze. Była piękna. Ale nie to okazywało się jej siłą. Miała hipnotyczną moc, która powodowała, że nikt nie mógł być wobec niej obojętny. Można było tylko albo ją kochać, albo jej nienawidzić. Kiedy jeszcze w Londynie czytałem Akta Christi, trudno było mi uwierzyć, że ktoś taki może z nami pracować. Była zaprzeczeniem szpiega. A wtedy w Belgradzie? W ciągu kilku marcowych dni odegrała decydującą rolę w działaniach, które doprowadziły do udanego zamachu stanu. Jugosławia przeciwstawiła się Hitlerowi, za co miasto zapłaciło straszną cenę. Być może Kristi uratowała wtedy świat przed zagładą? Chociaż nikt jeszcze tego nie wiedział, są tacy szpiedzy. Przez następne dwa lata pracowaliśmy razem w Kairze, byłem jej cieniem, obserwowałem ją z ukrycia, chroniłem, przekazywałem zadania i dopiero wtedy zrozumiałem, że jej uroda to alibi, urok to tarcza, a inteligencja to oręż. Uwielbiałem ją, ale jej nie kochałem. Czy Dennis Mulderney zabił Christine na jej życzenie? Menzies zaprzeczył, jakoby za tą śmiercią stał ktoś inny niż sam sprawca, który przecież został ujęty na miejscu i przyznał się do winy. Ale Sir Stewart nie miał racji. Było tak, jak twierdzili wszyscy ci, którzy za jej śmierć obwiniali MI6 i tak jak twierdził Ian Fleming, bo wyrok na dnie wykonano w dzień po ogłoszeniu. Winny był sowiecki wywiad, bo dla nich pracowała pogrobowcy Abwery pragnący zemsty, Francuscy kolaboranci o których za dużo wiedziała i jak zwykle Polscy komuniści i Polscy anty Komuniści. Powód mógł mieć każdy: zawiedziony mężczyzna albo zazdrosna kobieta. A jak było naprawdę? Opiszę w tej książce. Na tym urywała się historia agentki Christi, o której Mark nigdy nie słyszał. Sprawdził jeszcze raz datę piętnasty czerwca tysiąc roku. To chyba wtedy Oliver dostał wylewu, pomyślał i zrozumiał, dlaczego zapis kończy się tak nagle. Szkoda czasu, dziadek nie miał talentu. Zamknął zielony notatnik i wsunął go do szuflady. Biurka. Rozdział drugi. To my decydujemy. Skonstruowany specjalnie dla Stalina przez niemiecką firmę Junghans Zegar Podłogowy, zagrał melodię kremlowskiego kuranta 21. Przy stole konferencyjnym w rozpiętym Mundurze siedział marszałek klimient Woroszył. Obok niego spocony, ławięty i beria, bawił się ołówkiem. Naprzeciwko, w samej koszuli, z rękami na piersi, rozparł się wsiewołot Mierkulow. Stalin, zamyślony, przechadzał się od drzwi wejściowych do portretu Lenina, rozcinając gęstą chmurę dymu i przy każdym obrocie zerkał w stronę zebranych. Było duszno i gorąco. Ale nikt nie poprosił o otworzenie okna. Czekali, aż do Kuncewa przyjadą nowy szef pierwszego zarządu NKGB Paweł Fitin i szef czwartego zarządu Paweł Sudoplatow. W końcu Stalin przerwał długą ciszę. Zima w tym roku nie jest bardziej mroźna niż zwykle, prawda? Rzucił. I zaciągnął się głęboko, a potem wypuścił dym nosem. — Niestety, nie jesteśmy jeszcze w stanie przewidzieć pogody na rok do przodu, jeśli to masz na myśli, Koba — odparł Beria. — Musimy chyba zdecydowanie zdyscyplinować naszą Akademię Nauk, by przykładała więcej uwagi do meteorologii. — Nieprawdaż, — towarzyszu Stalin dodał żartem, poprawiając swoje pęsny. — Dobrze wiedział, że w Akademii nie zostało już. Wielu meteorologów, główno dowodzący Armii Czerwonej generał Moroz i towarzyszka Rasputica też muszą mieć swój sztab, czyli meteorologów, odezwał się całkiem poważnie woruszyłów, a Mirkuł uśmiechnął się ironicznie do Berii. Towarzysz Klimięt jak zawsze ma rację, włączył się Stalin wskazując na Berię ręką uzbrojoną w papierosa Kazbek. Nie ma się z czego śmiać, towarzyszu Mierkułów. Bierzcie przykład z Ławryntija Pawłowicza. Myśli perspektywicznie, naukowo, a co najważniejsze, myśli pozytywnie. A tylko tak może zwyciężyć nasza proletariacka rewolucja. Nie do końca. Bo właśnie otworzyły się ciężkie dębowe drzwi, wisząca dotąd spokojnie chmura dymu jakby drgnęła zaniepokojona, jak marionetka z dziadka do orzechów, wkroczył do gabinetu młodziutki enkawudzista w oliwkowym mundurze dopasowanym do jego chłopięcej sylwetki. Zatrzymał się, strzelił obcasami błyszczących wysokich butów i miał już coś zameldować, kiedy Stalin delikatnie uniósł dłoń. Enkawudzista zrozumiał, obrócił się w tył. Podszedł do drzwi i stanął bokiem, dając znak, że goście mogą wejść. Pierwszy w wojskowym stylu wkroczył Sudopłatów, a za nim nieco nieśmiało wsunął się Fitin. Trzydziestoczteroletni szefowie dwóch najważniejszych zarządów NKGB. Sudopłatów, starszy o pół roku, energiczny, zdecydowany i doświadczony czekista – Zaprawiony w boju bohater wojny domowej w Hiszpanii, egzekutor Konowalca Krępy, o silnym karku i nieco niższy od Fitina, który ledwie kilka tygodni wcześniej został szefem wywiadu. Wypełnił miejsce zwolnione po porządkach z 37. Młody, bystry, inteligentny, lojalny i całkowicie oddany partii, napisał Beria w notatce rekomendującej. Usiadajcie, Towarzysze, odezwał się Stalin. Nowo przybyli, zajęli krzesła naprzeciwko Berii i Mierkułowa, bo Stalin wciąż stał. Zanim przejdziemy do głównego tematu, chcę was zapytać: Jak posuwają się działania w sprawach polskich? Obaj dobrze zasłużyliście się w pracy z polskimi jeńcami w ubiegłym roku. Towarzysz Ławrient i Pawłowicz bardzo was chwali. Dziękuję. W imieniu partii, ale to był tylko pierwszy etap na drodze do rozwiązania problemu, przed którym możemy wkrótce stanąć. Więc Polacy są dla nas bardzo ważni, szczególnie ci żyjący. Premier Sikorski niedawno publicznie stwierdził, że Polska jest w stanie wojny ze Związkiem Radzieckim i Niemcami. Nie zaskoczył nas? Ale dobrze wiemy, że prawdziwa wojna dopiero nas czeka. Ciągnął swój wywód, chociaż wszyscy doskonale znali temat, a on sam dobrze wiedział od Berii, jak postępują prace werbunkowe wśród polskich oficerów i polityków. Nigdy jednak nie rezygnował z okazji, by sprawdzić informacje u źródła. No więc... Jak jest... — Towarzyszu Sudopłatów? — Archiwa wywiadu polskiego, które przejęliśmy w dziewiątym, wciąż, dostarczają nam nowych informacji — zaczął Paweł Anatoliewicz. Pozwalają typować wrogów władzy radzieckiej, których trzeba wyeliminować, aby nie stanowili zagrożenia w przyszłości, a także wskazują osoby podatne na współpracę. W tej chwili mamy ukończone procesy werbunkowe ponad dwustu polskich oficerów i to z pewnością nie koniec. — O, musimy przyspieszyć pracę, — wtrącił Stalin, zwracając się do Berii. — Sytuacja szybko się zmienia. — Zmienia, zmienia, — Beria z zadumą pokiwał głową, bo dobrze wiedział, że to nie jest prośba. No — Jasne, Koba, z Polakami damy sobie radę, tym bardziej, że w Londynie wszystko mamy pod kontrolą. — Kontrolne raz się ma, raz nie. Odparł Stalin: Teraz nie stać nas na jej utratę. Oczywiście, potwierdził z przekonaniem Beria. Czasami trzeba robić też coś, co wykracza poza nasze obowiązki. Stalin usiadł za stołem na swoim miejscu i to nazywa się poświęcenie: poświęcenie dla dobra partii i narodu. Przerwał na chwilę, wyciągnął następnego papierosa i zaczął nim stukać o blat stołu, jakby chciał ubić tytoń. — Dobrze — powiedział ściszonym głosem. — Zajmijmy się teraz Jugosławią, to bardzo pilne. Bratni naród serbski chce zawrzeć z nami pakt przeciw Niemcom, więc trzeba odpowiedzieć na wołanie towarzyszy z Belgradu, prawda? — A tylko co z Hitlerem? odezwał się Mirkułow. Nie możemy mieszać się oficjalnie. Mamy pakt z Berlinem. A no właśnie. No właśnie. Odparł z zadumą Stalin. Nie możemy prowokować Hitlera, ale jest szansa zyskać na czasie. Prawda, klient? Zwrócił się do Woroszyłowa. A jeśli Niemcy zaatakują w końcu kwietnia, w maju ich szanse wzrosną. Jeśli w lipcu lub później wzrosną nasze. A w końcu roku zadecydują generał Moros i towarzyszka Rasputica, odpowiedział marszałek. Mówiliśmy już o tym. Nigdy dość powtarzania, wtrącił się Beria. Niemcy zbierają siły w Polsce. No właśnie, powtórzył Stalin tym samym tonem. Nie możemy dopuścić do ataku na nas w tym roku. Nie jesteśmy gotowi. Jeśli nie zdążą do lata, zyskamy rok. Mam też głęboką nadzieję, że Hitler tylko z nami gra. Trzeba to koniecznie sprawdzić. I możemy zrobić to w Jugosławii. Towarzysze Fitin i Sudopłatow znają doskonale sytuację w tym kraju. Co zatem proponujecie? Toż w gabinecie zaległa cisza. Wyglądało na to, że Stalin rzucił pytanie do wszystkich. Po chwili dopiero Fitin zdał sobie sprawę, że przywódca przechylił lekko głowę w prawo i przygląda mu się uważnie. Rzeczywiście sytuacja w Jugosławii jest dosyć. Dziwna, trudna do jednoznacznego zdefiniowania z punktu widzenia naszych interesów, zaczął spokojnie Fidin. Silne nastroje antyniemieckie w sytuacji zagrożenia powodują wzrost sympatii do ZSRR i Wielkiej Brytanii. Inaczej to wygląda w Chorwacji. Według naszych danych, regent Paweł i premier Dragisza Cvetković, Wciąż lawirują, szukają porozumienia z Hitlerem i wkrótce mają przystąpić do paktu trzech, więc właściwie koalicji antyradzieckiej. Chcieliby jednak zachować neutralność. Podobno Hitler w zamian obiecał Jugosłowianom saloniki. Rząd Cwedkowicza jest słaby. Nie ma poparcia politycznego, społecznego, ani co najważniejsze w armii. Według naszych informacji oficerowie są przeciwni. Przystąpieniu Jugosławii do Paktu Trzech. Pojawia się też delikatna więź. Zawahał się, jakby szukał właściwego słowa A raczej wspólna przestrzeń z Anglikami. Grecja bardziej stwierdził, niż zapytał, Woroszyłów. Nikt się nie odezwał, bo wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Ta. Dopiero po laniu, jakie dostał od Hitlera we Francji, Churchill zaczął myśleć. I wygląda na to, że bez pomocy Niemiec Mussolini nie da sobie rady w Grecji, którą coraz mocniej wspierają Anglicy, a bez Krety Włosi nie zabezpieczą się dobrze na Bliskim Wschodzie, w Palestynie ani w Egipcie, ocenił Stalin, więc... Zbliża się czas, kiedy biuro polityczne będzie musiało się zastanowić nad ewentualną współpracą. Z Londynem spojrzał na Mirkołowa. Tak, ale teraz chcielibyśmy usłyszeć, co w sprawie Jugosławii może nam zaproponować nasz wywiad. Co możemy zrobić, żeby nie przegrać? Zostawka jest bardzo wysoka, towarzysze. Bardzo. Towarzyszu Fitin, dorzucił Beria. Według naszych ocen byłoby najkorzystniej, gdyby rząd Czwedkowicza podpisał przystąpienie do Paktu Trzech. To jeszcze bardziej podgrzałoby nastroje antyniemieckie w społeczeństwie i w armii, a od środka pomogliby też towarzysze jugosłowiańscy. A i to uważa, że rząd Cwetkowicia trzeba obalić, zanim zdąży podpisać pakt. — Panowy rząd powinien zawrzeć pakt o przyjaźni z ZSRR — włączył się Mierkułow. — To my zdecydujemy — skomentował cicho Stalin. — Na szali jest bezpieczeństwo kraju rad. — Proszę dalej, towarzyszu Fittin. Wbrew temu, co mówią towarzysze jugosłowiańscy, podpisanie paktu przez Cwedkowicza podgrzeje tylko nastroje antyniemieckie w społeczeństwie i może doprowadzić do wybuchu. Powstanie dogodna sytuacja do zorganizowania zamachu stanu. Czyli odsunięcia regenta i rządu Cwedkowicza. Mamy kontakty w armii jugosłowiańskiej, wiemy, że są tam oficerowie gotowi przeprowadzić taki zamach to bardzo korzystne bardzo włączył się Woruszyło rzeczywiście potwierdził Stalin zgiął ustnik i zapalił kazbeka zamach wojskowy z pewnością jeszcze bardziej rozwścieczy hitlera i doskonale doskonale a proszę kontynuować towarzyszu Fitin Bułgaria wkrótce przystąpi do paktu, ale tam nic już nie możemy zrobić, tym bardziej, że decydujące znaczenie ma Jugosławia. Antyniemiecki wojskowy zamach stanu powinien sprowokować Hitlera do uderzenia, a według naszych ocen armia jugosłowiańska utrzyma się dwa, trzy tygodnie, ale atak Włochów i Niemców na Grecję opóźni co najmniej o miesiąc. Tyle pewnie, podchwał opór, odezwał się a możemy przesunąć zamach stanu w Belgradzie? Na kwiecień? Zapytał Stalin. To zależy od tego, kiedy regent podpisze pakt trzech. Zdecydowanym tonem odparł Fitin, ale pewnie zrobi to szybko. Bo Niemcy nie mogą już czekać z pomocą dla Włochów w Grecji, a Anglicy umacniają się na Krecie. Dla armii niemieckiej na Bałkanach nie ma różnicy między kwietniem i czerwcem. Ale w Rosji. Różnica między październikiem i grudniem jest decydująca, dodał Oroszyłow. A no właśnie, właśnie, potwierdził Stalin. Przejdźmy do konkretów. To co proponujecie, towarzyszu Fitin. No jak tylko regent Paweł podpisze akt. Doprowadzimy do zamachu stanu w Belgradzie i odsunięcia rządu Cvetkowicia od władzy. Najpóźniej jak to możliwe, ale... Ważne, żeby nie przeoczyć punktu krytycznego, to sprowokuje Hitlera do uderzenia na Jugosławię i opóźni marsz na Grecję. Zrobimy prezent Churchillowi, zażartował Beria. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby Brytyjczycy planowali dokładnie to samo. Wiemy od naszych agentów w Londynie, że w ramach organizacji SOI powstała sekcja bałkańska, chociaż to zadanie bardziej dla wywiadu niż dywersji, powiedział Fitin. To bardzo możliwe i trzeba to koniecznie uwzględnić w naszych działaniach. Poza tym, Churchill wie, jak postępować ze zdegenerowanymi arystokratami. Stalin po raz pierwszy szczerze się uśmiechnął w końcu. Sam nim jest. Proponuję więc wysłać do Belgradu naszych ludzi, którzy zajmą się wszystkim na miejscu. Raczej przy ograniczonej pomocy towarzyszy jugosłowiańskich. Ze względów bezpieczeństwa oczywiście. Ciągnął Fidin. Proponujemy razem z towarzyszem Sudopłatowym powierzyć to zadanie towarzyszom Tigranowi Sarkisjanowi i wasiliowi Zarubinowi. — Czy wobec Zarubina nie było podejrzenie współpracy z Gestapo? — zapytał niespodziewanie Mirkułowy. — Były, ale wszystko już zostało szczegółowo wyjaśnione — stanowczo zareagował Beria. — Gwarantuję. — W ubiegłym roku towarzysz Zarubin pracował z nami przy sprawie polskich jeńców i cudopłatów nie dokończył, bo odezwał się Stalin. — Ja znam Zarubina. — Obaj to dobrzy oficerowie wywiadu i dopilnują sprawy. Z akceptacją pokiwał głową. Tak, to Fittini, towarzyszu Fityni, towarzyszu do płatów. Proszę przygotować na jutro szczegółowy plan operacji Jugosłowiańskiej. Zegar Jungchans wybił dwudziestą trzecią. Rozdział trzeci. Moja miłość to wojna. Jak masz na imię? — zapytała Christie po francusku. — Louis — odparł. — To nie jest twoje prawdziwe imię? — Nie. — Więc jak się naprawdę nazywasz? — Oliver. — Też ładnie — uśmiechnęła się delikatnie, trzymając go pod ramię. — Ale nie powinieneś był mi tego mówić. — Przyciągnęła go mocniej, jakby chciała się ogrzać. Ona w krótkim, obcisłym węgierskim kożuszku i zielonym berecie, on szczupły, niewiele od niej wyższy w skórzanej kurtce z białym barankiem na kołnierzu i mankietach. Gdyby włożyła buty na obcasie, byliby równi. Szli powoli brzegiem sawy, mijając zaparkowane barki i portowe magazyny. Wyczuła twardy przedmiot pod jego kurtką. Po co ci broń? zapytała. Na wszelki wypadek. Taki miałeś rozkaz? Nie, sam zdecydowałem, odparł niepewnie. I Christie poczuła, że zadrżał, ale nie wiedziała, czy jest tak zdenerwowany, czy po prostu zmarznięty. Jego jasne, typowo angielskie policzki przypominały w tej chwili dwa czerwone jabłuszka. Zimno ci, zapytała i nie czekając na odpowiedź, pociągnęła go w lewo. Widziałam tam knajpę uk ukuczana. Przerwał jej, Louis, właśnie tam chciałem iść. Uśmiechnęli się do siebie. Nic specjalnego, dorzucił, ale jest tam cicho i spokojnie, czyli w sam raz dla nas, na pierwszą randkę. Na następne randki ze mną nie bierz broni, jeżeli to nie jest konieczne, nie pomoże ci. Ja nie noszę. Dochodziła dwunasta. Dzwonek nad drzwiami oznajmił, że do lokalu weszli nowi goście. W ponurym, ciemnym pomieszczeniu zajęty był tylko jeden stolik. Czuć było wilgocią, gulaszem rybnym i tureckim tytoniem. W rogu przy stoliku nad szklęczkami z rakiją, kawą i butelką wody siedzieli zajęci sobą trzej mężczyźni w brudnych kombinezonach. Gruby, stary barman w skórzanym fartuchu, z potężną siwą brodą rozłożoną na piersi i w czarnym berecie, jakby od niechcenia rzucił okiem w stronę dwojga młodych ludzi. I wrócił do wycierania talerza. Usiedli przy stoliku pod oknem, obok dużego portretu króla Piotra I kara louis Luis ściągnął obcisłe rękawiczki. Nie bez trudu wyłuskał z kieszeni mały notatnik z przypiętym ołówkiem, położył go na blacie i przykrył rękawiczką. Kristi obserwowała z lekkim rozbawieniem, jak niezdarnie przygotowuje się do rozmowy polubiła tego chłopca, który przyszedł z bronią na swoje pierwsze spotkanie z agentką. Przed chwilą jeszcze drżał, ale teraz już nie sprawiał wrażenia wystraszonego nowicjusza. Nie unikał jej wzroku, jak wielu mężczyzn udających twardzieli, patrzył jej prosto w oczy i nie próbował uśmiechać się na siłę. Czuła, że gdyby zaszła potrzeba, wiedziałby, jak użyć broni, którą skrywał pod kurtką. — Będziesz robił notatki? — zapytała spoglądając filuternie spod lekko uniesionych brwi. — Tylko kiedy będę musiał. Mam dobrą pamięć, ale nigdy nie zawadzi. Tłumaczył się nieco zażenowany, wodząc wzrokiem po sali. Szybko jednak zmienił temat. — Zjesz coś? Napijesz się? Trochę nam tutaj zejdzie. — Wezmę kawę i wodę — zdecydowała po chwili zastanowienia. — Zjemy gdzie indziej, jak już skończysz przesłuchanie. Nie mam zaufania do tego kucharza? Spojrzała na brodę tego barmana. Przesłuchanie? Obruszył się Luis. Nie mów tak. Walczymy po jednej stronie. Jesteśmy przyjaciółmi, a może nawet łączy nas coś więcej. Coś więcej? Zapytała i z kieszeni wciąż zapiętego pod szyję kożuszka wyciągnęła paczkę papierosów. Co masz na myśli? Uśmiechnęła się ponownie. Luis wcale nie wyglądał na zakłopotanego. Braterstwo broni odparł pewnym siebie tonem. To przyjaźń sprawdzona w walce. Nie mówię o miłości, bo to uczucie łączące dwoje ludzi. Ładnie powiedziane, pokiwała głową i palec po palcu zaczęła ściągać swoje beżowe, zamszowe rękawiczki. Moja miłość to wojna, teraz dodała. Spojrzał na nią z lekka zaskoczony. Też ładnie powiedziane. Uśmiechnęli się do siebie. Jaką uczelnię ukończyłeś? Cambridge. Louis machnął ręką na barmana. Gratuluję, dobra uczelnia, co? Filologię słowiańską. To co możemy zacząć? Zapytał. Przesłuchanie? rzuciła Christy, puszczając oko. Żartowałam, żartowałam. Oczywiście zaczynajmy. Od czego? Najlepiej od przekroczenia granicy węgiersko-jewysłowiańskiej. Znam relację ambasadora O'Malley, ale chcę dokonać porównania, rozumiesz? On też ma informacje z drugiej ręki od swojego sekretarza. Dał do zrozumienia, że zamierza sprawdzić wersję ambasadora, który domyślał się, że Christie pracuje dla wywiadu, ale nie wiedział tego na pewno. Tymczasem... Dostojnie przepłynąwszy przez salę, zbliżył się do nich brodaty barman i Luiz, zamówił po serbsku kawę i wodę. Wszystko odbyło się bez przeszkód. Zaczęła spokojnie Christi, gdy zostali sami. Do granicy dojechaliśmy dwoma samochodami Tuż przed jej przekroczeniem przesiadłam się, jeśli można to tak określić, do bagażnika, hambera, ambasadora, a Andrzej pojechał sam swoim oplem. Po drugiej stronie wróciłam na wcześniejsze miejsce i tak dojechaliśmy do Belgradu. Andrzej i sekretarz twierdzą, że Węgrzy chcieli otworzyć bagażnik, ale jakoś udało się ich odwieść od tego zamiaru. Ja nic nie słyszałam, bo starałam się zdusić kaszel, który męczył mnie prawie całą drogę. Na nic się zdały miętowe pastylki od ambasadora Maleja. Ok. Luis z zadowoleniem pokiwał głową. Ok. Teraz najważniejsza sprawa. Londyn bardzo się niecierpliwi. — Wiem, wiem. Ale to dlaczego nikt nie podjął ze mną kontaktów w Budapeszcie? — Christie nie kryła oburzenia. Mieliście czas. Byłam przecież w ambasadzie. Pobyłaś pod obserwacją. — Odparł zdecydowanie. — Nie wiedzieliśmy Węgrów, Gestapo czy Abwery. Nie chcieliśmy sprowadzać na ciebie dodatkowego ryzyka, ani palić naszych ludzi, a sytuacja stała się bardzo niebezpieczna. Twoje aresztowanie wyraźnie to potwierdza. Niemcy czują się w Budapeszcie jak w domu, a Węgrzy im sprzyjają i nie wszyscy darzą sympatią Polaków. Zasugerowaliśmy omalejowi, by namówił was do wyjazdu i wydał nowe paszporty. — Czyli to wy? — nie wydawała się zaskoczona. — Oczywiście — potwierdził. — Nie mogliśmy wykluczyć, że wasze aresztowanie było sprowokowane przez Abwehr. Baliśmy się, że ktoś zacznie się głębiej zastanawiać nad twoim aresztowaniem, niespodziewanym uwolnieniem, ktoś mógł cię zdekonspirować przez zupełny przypadek. A jak sama rozumiesz, twoja historia jest mało wiarygodna. Wiem, wiem przecież, ale musiałam szybko coś wymyślić. Christy była nieco zakłopotana. Także dla Andrzeja. Ludzie są w stanie uwierzyć w największe głupoty, ważne jak są sprzedane i przez kogo. Nie wiem, jakoś ludzie, mężczyźni, ufają mi bardziej niż kobiety uśmiechnęła się ironicznie. Tak, to prawda. Louis delikatnie parsknął śmiechem. Masz ten czar i talent, nie da się ukryć. A skąd ty, drogi Louisie, możesz to wiedzieć? Przecież dopiero się poznaliśmy. Zapytała wyraźnie grając zaskoczoną. Tak o mnie mówią w Londynie? Tak, mówią. Owszem. A co w tym złego? Właściwie nic, odparła w końcu. Powiedziałam już, że wojna to moja miłość. Nie mogę jej zdradzić, bo jest śmiertelnie zazdrosna. Ale nie zapisuj tego, Luisie. Uśmiechnęła się samymi oczami. To będzie nasza tajemnica. Okej? Okay? Dobrze, potwierdził z lekkim rozbawieniem. Więc. Jak to wyglądało? Nie było żadnych Węgrów, żadnych węgierskich policjantów. Przewieźli nas do tajnej siedziby Gestapo przy Horty Mikloszłóca. Najpierw przesłuchiwał mnie Gestapowiec, który oczywiście się nie przedstawił niski, koło pięćdziesiątki, lekka nadwaga, zaczesany do tyłu, rzadkie blond włosy, druciane okulary, duży gus nad prawym łukiem. Kristi dotknęła brwiotu. Na początku wypytywał, co robię na Węgrzech. Takie zwyczajne przygotowanie do tematu. W końcu przeszedł do sprawy, wiedział, że byłam trzy razy w Warszawie, oczywiście zaprzeczyłam. Wtedy wyjął moją fałszywą kenkartę na nazwisko Andrzejewska, którą zgubiłam na słowackiej granicy, gdy uciekaliśmy policji z Jankiem Marusarzem. Największym zaskoczeniem było dla mnie to, że wiedzieli o moich trzech przejściach. Nie pytał, ile razy byłam, tylko. Wyraźnie powiedział trzy. To wskazuje, że Gestapo ma kogoś blisko mnie tu, w Budapeszcie albo w Warszawie. Wyraźnie byli zainteresowani tylko mną i w ogóle nie pytali o Andrzeja, jakby wcale ich nie obchodził. Zamilkłam. I w końcu Gestapowiec polecił mi zastanowić się dobrze przez noc. Dał mi do zrozumienia, że następnego dnia nie będzie już taki miły. Wychodząc, stwierdził, że skończyło się tolerowanie polskich renegatów na Węgrzech. Rozpięła kożuszek i zdjęła beret, chociaż w krajpie było zimno. Dopiero teraz wyjęła papierosa z paczki, która leżała na stoliku i przypaliła metalową zapalniczką. Przyprowadzili mnie następnego dnia rano. Gestapowiec siedział za biurkiem. A drugi, którego wcześniej nie widziałam, stał przy oknie, wielki zwalisty szwab w szarej koszuli z podwiniętymi rękawami. Miał mnie przestraszyć. I rzeczywiście. Udało mu się. Zaczął od tych samych pytań, co wcześniej, czyli kto, gdzie, kiedy, w Polsce i na Węgrzech. Zrozumiałam, że wiedzą, czym się zajmuję. Ale nie znali szczegółów, jakby sklejali informacje albo chcieli mnie zmylić. Znów padło pytanie o trzy podróże do Polski. Ale wiedzieli, że szłam z Jankiem Marusarzem i Włodkiem Leduchowskim. Zaprzeczyłam. Udawałam, że nic nie wiem. Ale nie było to przekonujące wcale, nie było, więc... Urwała. Wyglądała na przejętą tym wspomnieniem. Louis zauważył, że z jej twarzy zniknęły pewność siebie i uśmiech. Piękne i pogodne dotąd oczy wypełniły się smutkiem. Paliła nerwowo papierosa, co chwila spoglądając w okno, jakby na kogoś czekała. Ten wielki szwab stanął za mną i wiedziałam, co za chwilę może się stać, więc zaczęłam przygotowywać się psychicznie, ale to uderzenie i tak. Mnie zaskoczyło, zabolało, bardzo zamilkła na chwilę, po czym dodała ściszonym głosem. Poczułam się, jakby mnie poniżyli, obnażyli. Byłam taka bezbronna i zarazem wściekła, czekałam na drugi cios. Spuściła wzrok i zaczęła oglądać swoje szczupłe dłonie, jakby widziała je po raz pierwszy. To było takie niezwykłe doznanie, które przychodzi nie wiadomo skąd i nagle nie wiesz, co z nim zrobić. Nikt mnie dotąd nie uderzył. W jej oczach zabłysły łzy, ale nie wypłynęły, jakby jakąś cudowną siłą potrafiła nad nimi zapanować. Przy uderzeniu rozcięłam sobie język. Zabolało. Poczułam w ustach krew. Po chwili zadał mi następny cios otwartą dłonią. Podniosła wzrok i spojrzała Luisowi prosto w oczy. Kiedyś go dopadnę? Na pewno powiedziała bez emocji. Pokiwała głową i przez jej twarz przemknął smutny, wymuszony uśmiech. Louis poczuł dreszcz. Było coś jednocześnie smutnego i pięknego w tej dzikiej polce. Jakby miała w sobie dwie osobowości, dwie dusze. Po raz pierwszy ujrzał prawdziwą nienawiść w tak pięknej, i delikatnej istocie. Jej oczy wyschły, a miły, niewinny uśmiech tylko potęgował tę moc. Louis zrozumiał czemu powiedziała, że wojna jest jej miłością. To było niezwykłe wrażenie i dopiero teraz do niego dotarło. Dlaczego Christi uchodzi za tak cennego agenta? Powiedziałam wtedy temu małemu, żeby skontaktowali się z kapitanem Ottonem Krugerem z Abwery i podałam numer jego telefonu w Berlinie. Szwab nie uderzył mnie. Trzeci raz. Wyplułam mu krew pod nogi i popatrzyłam na tego kurdupla w okularach. Wydawało mi się, że czekał na ten cios. I teraz jest rozczarowany. W każdym razie obdarzyłam go najbardziej uroczym uśmiechem, na jaki było mnie stać. Wyszedł z pokoju i po dwóch godzinach oboje z Andrzejem byliśmy wolni. To dobrze zrobiłaś. Tak było uzgodnione w razie wpadki, wtrąciła. Chociaż to nie było dobre, bo mogło mnie zdekonspirować. Zobaczymy. Kruger przyjeżdża wkrótce do Belgradu, dowiemy się więcej. Rozmawiałam z nim przez telefon po wyjściu z gestapo i dzisiaj przed południem. Spojrzała na notatnik Luisa. Nic nie zanotowałeś? Na jej twarz powrócił pogodny uśmiech. Wszystko pamiętam. — Odparł. Dzisiaj wyślę raport do Londynu. Dobrze, że Kruger szybko się tu pojawi. Zajmiemy się nim. Z aprobatą pokiwał głową. — A swoją drogą? Rozcięty język dobrze uwiarygodnia tę nienajmocniejszą historię. Wystraszyli się twojej gruźlicy i pokrewieństwa z admirałem Holtim? No to nie jest mocna legenda. — Wiesz o tym. Zmrużył powieki, a Christie pokręciła głową. Janrzej potwierdza twoją wersję? Widział twój język? Oczywiście, zapewniła zadowolona. Ambasador O'Malley kilka innych osób też. Wiem, co robię. No dobrze, że jesteś już tutaj. Bezpieczna. Luis wyciągnął do niej rękę, a ona chwyciła go za palce. Nie wrócisz już do Budapesztu. Mamy tu w Belgradzie nowe zadanie, ogromnie ważne zadanie. Od samego premiera. Czeka nas dużo pracy. Robi się tu gorąco i mamy bardzo mało czasu. Rozdział czwarty. Strzała zwycięstwa. Porucznik Otto Kruger miał trzydzieści dwa lata. Blond czupryna, 185 osiemdziesiąt pięć centymetrów wzrostu i sylwetkę rycerza. Był ulubieńcem admirała Wilhelma Canarisa, ale nigdy nie traktował tego jako przywileju. Starał się być skromnym, pracowitym i kulturalnym oficerem niemieckiego wywiadu. Nigdy nie przeklinał, unikał konfliktów z kolegami i dumnie nosił dobrze skrojony i zawsze wyprasowany mundur Wehrmachtu. Za radą ojca, nauczyciela germanisty i inwalidy wojennego, wstąpił na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Heidelbergu. Uzyskał dyplom z wynikiem celującym. Już niemal na początku studiów tak bardzo dał się zauroczyć filozofii Hegla i niczego, że gdy skończył naukę, poczuł głęboką wolę, by służyć niemieckiej myśli i sile. O jego determinacji w dążeniu do celu świadczyła cienka blizna na policzku z czasów studenckiego burszenschaftu. Kiedy więc wstąpił do armii, niemal natychmiast dostał propozycję służby w Abwerze. Na studiach bardziej ufał argumentom siły niż myśli, dlatego planował złożenie podania do gestapu, ale Abwera też dawała szansę rozwoju fizycznego i intelektualnego. Ofertę admirała Kanarisa przyjął z lekko udawanym entuzjazmem, ale po pewnym czasie mógł uczciwie przyznać, że dokonał właściwego wyboru. Nie miał za sobą pruskiej przeszłości, mimo to był lubiany przez kolegów z wydziału drugiego, znacznie większą jednak satysfakcję sprawiała mu adoracja ze strony żeńskiego personelu, z której szczodrze korzystał. Z tego powodu miał nielicznych, ale zdeklarowanych wrogów, na szczęście ograniczających się do pokątnych spisków słownych, zbyt odważnych, paraliżował cień kanarisa. Marcowy poranek w Berlinie był bardzo zimny, ale słoneczny i bezwietrzny. Śnieg nie padał od wielu dni, więc ulice były suche. W nocy trochę zmarzli, bo zapomniał zamknąć lufcik, więc nad ranem mocno dorzucił węgla do pieca i w pokoju zrobiło się gorąco. Heidi spała na brzuchu nakryta narzutą zasłaniającą jeden pośladek i lewą rękę. — Otto! Stał przy oknie i pijąc kawę z porcelanowego kubka ozdobionego niemieckim orłem, przerzucał wzrok z jej nagich pleców na ulicę i zastanawiał się, czy może jechać do pracy motocyklem. Po chwili medytacji doszedł do wniosku, że bardziej autentyczne i szczere uczucie niż do rudej Heidi żywi do swojego osiemnastokonnego motocykla BMW R-61. Który kilka dni wcześniej odkupił za tysiąc marek od kolegi i postanowił udać się wierzchem na Tirpitzufer 76. Nie chciał się przeziębić, musiał więc tylko odnaleźć zielony sweter wielonki, który dostał od mamy na ostatnie Boże Narodzenie. Podpułkownik Erwin Lachusen, szef wydziału pierwszego. Wezwał porucznika od tona krugera, gdy ten tylko przyszedł do pracy. Rozkazy Filera, które przekazał mu kanaris, były wyjątkowo jasne. Antyniemieckie nastroje w Belgradzie niosły ryzyko przewrotu wojskowego. Odsunięcie regenta Pawła zagrażało strategicznym interesom Niemiec na Bałkanach, a Hitler nie mógł sobie pozwolić nawet na krótką wojnę w Jugosławii. Plan Barbarossa był już gotowy od grudnia. Ale starcie z Jugosławią i Grecją mogło nawet o miesiąc opóźnić uderzenie na ZSRR. To może być miesiąc decydujący o losach III Rzeszy, wykrzyczał Hitler, kiedy dowiedział się, że do Belgradu ze wszystkich stron ściągają szpiedzy. I zaczął się wyścig z czasem. Kanaris, jako szef wywiadu, Nigdy nie przynosił dobrych wiadomości i dlatego Hitler go nie lubił wolał Müllera. Zatem rozumie pan poruczniku? Że Jugosławia jest dzisiaj oczkiem w głowie naszego firera? Zaczął podpułkownik Lachusen. Stalin i Churchill wiedzą o tym wszystkim doskonale. A nasze aktywa w Belgradzie są niezbyt imponujące. Zaniedbaliśmy trochę ten kierunek, więc teraz trzeba to naprawić. I to jak najszybciej. Musimy ustalić, co tam naprawdę się dzieje. Chorwaci obiecywali złote góry, ale już teraz widać, że niewiele mogą. Nie wolno nam zawieść Führera. Rozumie pan? Oczywiście, panie pułkowniku. Karin jest już w Belgradzie, więc najprawdopodobniej będziemy mieć nowe dotarcie do brytyjskiej ambasady, a to się liczy. Czekam na jej telefon. — Nie zorientowałaś się, że to była mistyfikacja? — zapytał Lachusen. — Trudno teraz powiedzieć. Rozmawiałem z nią tylko przez telefon, ale na pewno powinna docenić naszą życzliwość. Wikłanie w kłopoty i pomoc w ich rozwiązywaniu zawsze daje dobre efekty. Od czasu do czasu dociskamy jej matkę w Warszawie. A Karin wie, że jeśli okaże nam wdzięczność, zyska dla siebie wymierną korzyść. Goldfeder mieszka poza gettem i to jest dla niej problem. Poważny problem. Kruger uśmiechnął się szeroko. Ale Lachuzen ani drgnął i wciąż siedział poważny. Wiedział, że oczekiwania Hitlera przekraczają możliwości Abwery w Belgradzie, więc liczył się teraz każdy agent i każdy dobry pomysł. Karin nie była jeszcze sprawdzonym współpracownikiem ale miała potencjał nieporównywalny z żadnym innym agentem, którym Abwera dysponowała teraz w Belgradzie. Prowadził ją Kruger, zdolny, odważny oficer, mający dobrą rękę do kobiety. Niech pan natychmiast jedzie do Belgrad. Tak planowałem, panie pułkowniku, wciął się Kruger delikatnie. Mamy tam grupę operacyjną Mark. — Której działalność koncentruje się wokół ambasady naszego rezydenta Martina Landała, z go pan? Nie, nie miałem okazji. Będzie panu pomagał, ale proszę zachować dystans. Lachuzen urwał, dając Krugerowi znak, żeby był bardzo ostrożny, bo nie możemy spalić Karin. — Rozumiem, panie pułkowniku. — odparł zdecydowanym tonem Kruger. Landał jest w kontakcie z naszymi agentami, którzy działają w pobliżu premiera Cwetkowicia, ale wyniki ich pracy są bardzo słabe. Zamierzamy, nie bacząc na koszty, bronić regenta Pawła i odsunąć groźbę zamachu stanu. Belgrad musi podpisać z nami pakt. Rosjanie i Anglicy mają teraz w Jugosławii wspólne interesy i za wszelką cenę będą chcieli nas wciągnąć w konflikt zbrojny, więc karin może być bardzo. — Jak będzie trzeba, przyciśniemy jej matkę, ale wolałbym się nie uciekać do takich metod. Wystarczy, że będzie tego świadoma. — Oczywiście, panie pułkowniku, odparł posłusznie porucznik Otto Kruger. Byłoby jednak najlepiej, gdyby sama zrozumiała, że pojawiła się dla niej nowa szansa. Nie trzeba jej straszyć ani grozić, skoro można jej dać nową nadzieję. To sprawdzona metoda i o wiele skuteczniejsza zresztą. Karin nie należy do słabych kobiet, jest wysportowana, chociaż wygląda na delikatną, ale już na pewno nie można jej uznać za naiwną.